Strzeliński Ośrodek Kultury zaprosił dzisiaj młodzież z gimnazjum nr 2 w Strzelinie na spektakl profilaktyczny pod tytułem Drugie Życie. Występują, za chwilę na scenie będą występować aktorzy z Teatru Maska w Krakowie. Te spektakle gramy dzisiaj dwukrotnie. No tak jak Państwo widzą, teraz właśnie schodzi się młodzież na ten drugi spektakl. Dlaczego te spektakle, dlaczego tego typu spektakle? Otóż Strzeliński Ośrodek Kultury w dniu dzisiejszym rozpoczyna taki cykl spektakli profilaktyczno-kulturalnych. Chcemy z tego typu spektaklami, bardzo mądrymi, które poruszają różne, no takie można powiedzieć, życiowe problemy, które dotykają młodych ludzi, między innymi problem przemocy, agresji, braku zasad moralnych, czy też dzisiaj będzie mowa o tak zwanym pseudokibicowaniu. Historia tak zwanego Rysia, który zostaje ugodzony w wyniku działań pseudokibiców nożem i odchodzi na tamten świat. No i strażnik go zaczyna pytać o takie różnego rodzaju kwestie moralne. Młodzież się będzie nad tym zastanawiać. Później na lekcjach wychowawczych będzie możliwość też przedyskutowania z pedagogiem szkolnym właśnie na ten temat. Także wracam do tego, co powiedziałem wcześniej. Będziemy chcieli odwiedzić wszystkie szkoły na terenie gminy Strzelin z tego typu spektaklami profilaktyczno-kulturalnymi. Zaczynamy od gimnazjum nr 2. Pod koniec lutego, po feriach zimowych, będziemy gościć w Zespole Szkół w Kuropatniku, a później w następnych szkołach, zarówno gimnazjalnych, jak i podstawowych. Mam nadzieję, że ta akcja kulturalno-profilaktyczna odniesie pozytywne skutki.